Co słychać? Janusz Olejniczak, Jerzy Kisielewski. Jak to co słychać? Jak zawsze w piątek, wspaniali goście. Jak mówi Jerzy, obecni. Janusz Olejniczak, Deszkiewicz. No i Jerzyk tam daleko gdzieś... Jeszcze. Zaszczepiony? Tak. Tak? No to dobrze. A na co? Na co? Polio teraz. Teraz na różyczkę, czy na odle? Jest parę rzeczy, na które nie da się zaszczepić, niestety. Trzeba to przeżyć samemu. Proszę Państwa, gdyby następnym razem nie było Jerzyka, to znaczy, że ma trzecią, czwartą, piątą, siódmą dawkę. Proszę takie Państwa. Takie będziemy trwali. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i bardzo Państwu polecam oglądanie na kanale YouTube, bo ja po prostu Państwa widzę. No a my też się widzimy. My też się widzimy. Możemy pomachać gdzieś? O. Tak, możemy pomachać. Machamy. No i nasi goście, którzy już pomachali, Kamila Sacharzewska, znana już naszym słuchaczom, młodziutka, przebrana za Martę Argerich w czasie konkursu Chopinowskiego. Kropeczki. Uwielbiam takie kropeczki. Nie było to celowe, powtarzam. Podświadomość, tak. Znana już, bo była już naszym gościem, już Państwo poznali tę młodziutką artystkę, która dopiero kończy pierwszy rok. No a jak gra, to się Państwo za chwilę przekonają, a cały czas czeka na wyjątkowe wydarzenie w jej życiu, jakim jest możliwość zagrania w Carnegie Hall, właśnie. Tak? Dokładnie. Kiedy to miało być? Kiedy będzie? Miało być jesienią. Potem przełożone zostało na kwiecień tego roku. Jednak pani, która po prostu opiekuje się tym całym wydarzeniem, nie chce, abyśmy grali online w Carnegie Hall, tylko chce, żeby publiczność również uczestniczyła w tym wydarzeniu. Więc dalej, w ciągu dalszym, tak, jest to przekładane i mam nadzieję, że niedługo to się wydarzy. Przypomnijmy jeszcze naszym słuchaczom, czego to jest efekt, czego to jest wynik, ten występ z Carnegie Hall. Jest to nagroda za pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie w Teksasie, Sonata and Sonatina. Tak. No proszę. Sombrero by się przydało. No i nasz gość drugi, pianista, kompozytor. Ja niedawno słyszałem pana Konstantego Wileńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy, niedawno Konstanty, słyszałem. Bardzo się cieszę. Ja też. Mamy wspólnych przyjaciół, między innymi Wadima Brockiego, którego pozdrawiamy. Tak. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, tak, który był u nas. Pan Konstanty Wileński ostatnio występował podczas festiwalu pianistycznego i tam usłyszałem i zachwyciłem się jego jazzowymi kompozycjami i no nie powiem przeróbkami, tylko kompozycjami jazzowymi, które były, zachwyciły całą publiczność, bo była tam niewielka publiczność, ale była publiczność. No i wszyscy byli pod wielkim wrażeniem. Jak to się stało, bo pochodzi pan z muzycznej rodziny kijowskiej, bardzo muzycznej, z ogromnymi tradycjami, o których za chwileczkę opowiemy, ale postanowił pan zjechać do ojczyzny swojej babci i od 8-9 już prawie lat jest pan Polakiem. To znaczy, od 30 lat jeżeli mieć na uwadze obywatelstwo, to od 2001 roku. Mhm. I to znaczy 20 lat. Pierwszego. Ja myślałem, że 11. No, chciałbym to się zauważyć, pomyliło. Tylko nieśmiało, że pan prezes burzy nam porządek audycji. Oddaję ci... Jerzyku, interweniuj. Jest nasz gość, młodziutka pianistka, której nerwy biorę na siebie dzisiaj. I jeszcze dwa słowa może, Karinko, coś powiedz. Jak ci się studiowało pierwszy rok tej pandemii? Ja tylko powiem coś na swoje usprawiedliwienie. Proszę ja tu bardzo. Jestem z nagłego zastępstwa, z łapanki. No to nie wiem, czy to udane jest zastępstwo. Przez niestety.
drobne odstępstwa od scenariusza są przyjmowane. No to wszystko improwizacja, przez naszą Grażynkę Luber, która przyszła do mnie i po prostu wydała prezesowi polecenie, że ma dzisiaj jak być wiadomo, koniec. Improwizacja jest najlepsza, jak jest dobrze przygotowana. Tak, no dobrze, tak? To wobec tego oddaję wam głos, proszę. Tak, już, opowiedz Kamiko, jak ci się studiowało w czasach pandemii. Pozytywnie, ze względu na to, że niektóre przedmioty teoretyczne, które na żywo mogły być trudniejsze, drogą online były łatwiejsze. Także... Można było wyłączyć ekran. Dokładnie, nie trzeba było budzić się o godzinie 8 i włączać tej kamerki i mikrofonu. Znaczy, mikrofon trzeba było włączyć na samym początku, żeby powiedzieć, dzień dobry, jestem obecny. Byłam obecna w internecie, ale gorzej chciałem przy... komputerze. Zawsze się robiło śniadanie. Gdzieś to było w tle. Ale oczywiście lekcje grania, jak i kształcenie słuchu, czy zajęcia takie te praktyczne, jak też chór, czy kamerystyka mieliśmy na uczelni, za co jestem wdzięczna, bo inne uczelnie i inne akademie, to te praktyczne zajęcia również miały drogą online. Właściwie my mieliśmy lekcje jak tylko było można, na żywo. Jak dwie osoby w sali można było, to jeżeli była taka sytuacja, to przysyłałaś nagrania po prostu. Dokładnie, i to było lepsze niż takie nauczanie online. No to tego się nie da po prostu. To punkt widzenia co lepsze, bo online zawsze można wyłączyć, a tak to... Ale jeżeli się jest tak ambitną pianistką, zresztą nie tylko Kamila, ale mam w ogóle fajną klasę. I ładną, zgadza i przystojną. Się. I bardzo zdolną. Także, żeby przysłać nagranie, to nie można jak przyjść sobie na lekcję i zagadać profesora. Potrafią, świetnie potrafią i godzinka zleci bez grania nawet. A tutaj trzeba przysłać jakąś propozycję już, nawet z nowym utworem. Od początku do końca i w miarę jakąś propozycję artystyczną przedstawić. A potem się dzwoniło i się rozmawiało na ten temat. Tak, do tego ryzyko, że przesłuchasz kilkakrotnie. Ale i to już też powtarzałem wielokrotnie, że kilku studentów poznałem lepiej przez telefon niż w czasie godzinnej lekcji, bo rozmawialiśmy już potem nie tylko o danym utworze czy problemie, tylko w ogóle o życiu. Jak to jest. I to w pewnym sensie... I chcesz powiedzieć, że o życiu przez telefon jest łatwiej? W pewnych okolicznościach łatwiej. Łatwiej niektóre rzeczy przechodzą niż tak, wiesz, patrzeć w oczy młodej panience i coś opowiadać. A tak przez telefon to jeszcze można. Zawsze się zastanawiałem, jak wyglądają, bo rzeczywiście, oczywiście teorii można się nauczyć zawsze samemu, nawet nie tylko online, ale z tymi praktycznymi zajęciami z profesorami nie tylko fortepianu, ale nie wiem, śpiewu chociażby, to zawsze mi się wydaje, że ta forma elektroniczna jest, no, przekłamuje. No na dłuższą metę moim zdaniem to nie ma sensu. Taka droga online w praktycznych zajęciach, jednak zajęcia, żywy kontakt ani koncerty, jest... naprawdę nikt tego nie lubi właściwie, ani z artystów, a w tej chwili... oczywiście spotkałem melomanów, którzy są zachwyceni, że mogą jednak słuchać koncertów online, że to mi się bardzo podoba, ale... żywy koncertów nic nie zastąpi. No oczywiście to zachwyceni są, no bo nie mając nic, nie mając sal koncertowych, zawsze lepsze jest takie słuchanie online. Chociaż można sobie również płytę włączyć. Ale ja mam dużo spostrzeżeń naszych słuchaczy od czasu, kiedy wprowadziliśmy te kwarantanny w Hi-Fi tu, że zupełnie inaczej się słucha płyty, a inaczej się słucha, kiedy ma się świadomość, że to się dzieje tu i teraz na żywo i w tej chwili oglądamy to. Są inne emocje. Też są różne rodzaje płyt, bo płyty nagrane live z koncertu to też się odbiera inaczej niż płytę nagrywaną w studiu. Tak, ale chodzi prawda? Mi o to, że płytę zawsze możesz sobie powtórzyć, coś tego, a tutaj jest jednak jednorazowe wydarzenie. No też właśnie Kamila dzisiaj jednorazowo, bez powtórek. Grasz wszystkie pory roku Czajkowskiego. Tak. A dzisiaj co będzie? Dzisiaj zagram... Podchodź do fortepianu, bo radio nie znosi ciszy. A może... Weź mikrofon i opowiedz. Tak. Kamila zbliża się do fortepianu, jak państwo widzą.
firmy Yamaha, której jeszcze mikrofon raz dziękuję. Działa, tak? Dobrze. Czy państwo widzą to, jakim wspaniałym radiowcem stał się Janusz Olejniczak? I bardzo mnie bawi, jak tutaj ktoś go spotyka. Dzień dobry, panie redaktorze. Tak, tak. Tak. Więc dzisiaj usłyszycie państwo cztery pory roku wspólnie z profesorem. Cztery pory roku, tak to zabrzmiało, ale będę grała cztery miesiące z pór roku, tak. I wraz z profesorem wybraliśmy akurat czerwiec, sierpień, październik oraz grudzień. Tak. Czyli już po wakacjach jesteśmy prawie. Wreszcie się ten maj skończy i będzie czerwiec. Dobrze.
Skąd się bierze tak zdolna młodzież? Coś niesamowitego. Suwałk. Suwałk. Właśnie. Jest takie miasto w Polsce, jest tak. Jest takie miasto w Polsce. A ja to bliżej Jerzyka teraz. Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić i podziękować bliską mojemu sercu panią profesor Irynę Rumiancewą. Również która, pozdrawiam. Również Kamila pozdrawia, z którą dość często rozmawiamy. Zresztą profesorka zwycięzca ostatniego konkursu na fortepianach historycznych w liceum, czyli covidowa zaćma. Mgła. Jak się nazywał zwycięzca konkursu na fortepianach historycznych? Ostatnio? Tak, pierwszego konkursu. Mm-hmm. No. Szukamy pomocy. To wróci. W każdym razie Irina... A, tak, tak. Tomasz Ritter. Tomasz Ritter, oczywiście. I przysłała mi nagrania. Nie znałem tego nagrania Michała Pletniewa. I rzeczywiście to fantastyczne wykonanie. I z wszystkich, które nam przysłała, to co nam się najbardziej podobało. I też... Ale jeśli pozwolisz, ja jeszcze słowo o utworze przepięknym, ale Czerwiec najpiękniejszy. I tak zastanawiałem się, zerkałem na pana Konstantego Wileńskiego. Czerwca to nie było, był sierpień pierwszy był chyba. Nie, czerwiec. Czerwiec, to pierwsza była. Przepiękny, tak. No przecież przepiękny i przecież pianiści sięgali po to w różnych formach. Ja ze wzruszeniem pamiętam, jako że nie unikamy wspominania bliskich, że duet Wacek i Marek też robili transkrypcję na dwa fortepiany. Więc patrzę na pana Konstantego Wileńskiego, który pewnie już słyszał wersję przetworzoną, jakby to zagrał. No, jasne, oczywiście. Nie, ale to w ogóle urocze, bo to jeszcze młoda panna powiało to ustojem i balem carskiej Rosji. Ostatni grudzień, prawda? Dokładnie. No mnie się tak filmowo bardzo skojarzyło. Bardzo z tym, filmowo. Prawda? Tak. Wojna i pokój. To troszkę Rosja widziana przez oczami Hollywood. Tak, tak. No niekoniecznie. Ale mówię to w tego słowa znaczeniu. Mm-hmm. To nie, że... No. Takie najładniejsze Hollywood. Takie najładniejsze. No ale państwo mają szansę widzieć, że my mamy takie najładniejsze Hollywood tutaj w postaci Kamili. Dziękuję. Proszę nie onieśmielać gościa. No właśnie, zaraz czerwona się zrobię, jak ja będę wyglądać. Naprawdę, ja się zdenerwowałem tym razem rzeczywiście. Poczułem, że nerwy... Pamiętam moich profesorów, których nie bardzo rozumiem, dlaczego oni się denerwują, jak ja gram. Za tym razem przeszło na pana. Przeszło na mnie zdecydowanie. Tak no może jak to się stało, jak pierwszy raz usłyszałeś, Kamilę? Już usłyszałeś, że to jest potencjał tak gigantyczny? Pierwszy raz... To spotkaliśmy się w Suwałkach. Pan profesor zagościł właśnie w Suwałkach u pani Alicji Roszkowskiej i grał koncert Chopinowski, recital Chopinowski w sali koncertowej, to jakoś ma nazwę własną, ale już dokładnie nie pamiętam. I pani Alicja Roszkowska chciałaby, ktoś poprzedził recital pana profesora i zostałam wytypowana. Support tak zwany. Support. Tak. I grałam wtedy... Ty miałeś ile lat? 10, 12? 10 co? Może coś tak. Takie... Tak, tak. I to był pierwszy raz, kiedy z panem profesorem się spotkaliśmy. Potem było spotkanie na festiwalu... Auxo. Dokładnie. I wtedy miałam akurat pierwszy raz z panem profesorem lekcję. Na wigrach. No i potem Turzno. Tak, potem na konkursie pianistycznym w Turznie. Pan profesor siedział w jury i zaczęliśmy rozmawiać i tak wyszło. Czyli nie było tego jednego olśnienia, tylko to był taki proces. Nie, a poza tym w Kamili jest ten potencjał grania estradowego właśnie dla ludzi. Mam bardzo przyjemny, jestem tutaj we trzech, a przenosi bardzo, bardzo, bardzo w łatwy i naturalny ja sposób. Ja to właśnie poczułem, ten kontakt. Swoje tak. Emocje, że po prostu daje siebie bez reszty. Także to jest bardzo, bardzo, bardzo miłe.
Słuchaj, to powiedzmy słowo o szkole muzycznej w Suwałkach, tak, którą Kamila powiedzę kończyła. Powiedzę pani profesor swoim, ja już mówiłem tak, poprzednim razem. Mam nadzieję, że gdzieś tam ogląda albo słucha nas pani Ania Borkowska i serdecznie pozdrawiam. No i nieustanne podziękowania za taką szkołę dla Kamili. Zresztą są pani w dalszym ciągu w kontakcie zawsze. Zawsze Kamila pomoc też. Pomoc jest, tak. Też. Pomoc i dla mnie, i dla Kamili jest, tak. Kamilka, zagraj jeszcze Rachmaninowa teraz. A może też. Pokaż diabełka teraz. Czyli przed państwem czerwony teraz kapturek. Czerwony kapturek, tak się na to mówi. Próbowała się przeciwstawić profesorowi, ale się nie udało. Jak się przeciwstawia, to daję ci słowo, że się przeciwstawia. To był Kamilka Kokietka to była w tej chwili. Jeszcze Kamilka dzisiaj nie chciała, bo to jest bardzo świeże, ale będzie grała no niedługo, bo chyba 9 albo 10 czerwca Walca Mefisto, Franciszka Lista. Ale to może zaprezentujemy innym razem, dobrze? Innym razem, tak. A przypomnijmy tytuł utworu. Czerwony kapturek, czyli etiuda, Rachmaninowa, op. 39, numer 6. Niesamowita tak jest ta bo wiemy, że nasi słuchacze cenią informację precyzyjną, żebyśmy przypominali po utworze. To był czerwony kapturek po prostu. No, no to słychać było. Słychać było. Wilka było słychać. Ja nawet babcię usłyszałem. A czerwony kapturek siedział przy fortepianie. Ale nie czerwony. Jak to jest, bo niesamowita ekspresja, niesamowita paleta barw w tym utworze. Jak to jest z wyborem repertuaru? Czy wybierasz sobie sama do swoich możliwości ekspresji, do swoich uczuć, czy ktoś ci to narzuca? Zazwyczaj próbuję brać coś powyżej swoich możliwości, żeby
dochodzić do tego, tak, nie tylko na właśnie tych swoich możliwościach cały czas grać, tylko rozwijać je jak najbardziej. No i pomysły na cały repertuar, znaczy repertuar, utwory przychodzą w sumie słuchając na YouTubie albo na koncertach, że o, chciałabym to zagrać. I wtedy od razu już gdzieś tam w internecie szperam, wyszukuję nuty. Patrzę, no dobrze, no to możemy zacząć rozczytywać. I tak to się, no, znaczy oczywiście jeszcze pani profesor Borkowska, jak i pan profesor Janusz Olejniczak, gdzieś napomknął mi jakiś pomysł, żeby coś zagrać. Dziękuję ci, że wspomniałeś. Tak. Że troszkę moczamy w tym palce. Tak. I sprawdza się, tak, na przykład pory roku. To nie był mój pomysł. To nie był profesora, za to pani profesor Anny Borkowskiej. Także... Ale rzeczywiście bardzo, bardzo rzadko grany cykl w całości w Polsce. I to jest... Janusz, ty przypominałeś, że w swojej młodości, żeby nie powiedzieć dzieciństwie, sięgnąłeś po utwór Chopina i powiedziano ci, że to za wcześnie, żebyś to grał. Nie powiedzieli, Januszku, ty nigdy nie będziesz grał Chopina. Ja to powiem bez wstydu, że tak nigdy nie powiedzieli. Tak. Nawet w podstawówce i to jakoś tak... Ale co, czyli trzeba tak, jak mówi Kamila, sięgać po coś, że ma się poczucie, że to jest powyżej moich możliwości? Znaczy nie, to jest ja wiem, nie do końca można było chyba zrozumieć to, co Kamila powiedziała, że trzeba... To na czym polega szkoła rosyjska. Trzeba się, rzucają młodych ludzi na bardzo głęboką wodę. I kto nie utonie, to będzie grał po prostu. Bo powiedzmy nawet Waltz Mephisto. W zasadzie jeszcze to jest troszkę powyżej kamieni możliwości, żeby zagrać to na recitalu, poważnym recitalu z publicznością. To taka dosyć ostra selekcja naturalna. No, ostra selekcja naturalna, ale to daje rezultaty, jeżeli Kamila jeszcze, nie wiem, czy grałeś już Pietruszkę? Grałaś, taniec rosyjski, no proszę bardzo. No też profesor Bakst, szkoła rosyjska od Neuhausa. Miałem 15 czy 16 lat, jak zobaczyłem w ogóle nuty tego. Pierwszy raz widziałem partyturę na trzech poziomach na fortepian napisane. W ogóle nie wiedziałem, jak się do tego zabrać. Nie mam trzech rąk, małym chłopakiem byłem. No, potwornie trudne to było, no ale potem to był mój numer popisowy przez dłuższy czas. No, teraz musiałbym z rok ćwiczyć, żeby do tego wrócić. No i wtedy moim zdaniem łatwiej się wraca do takich już tych mniejszych utworów. Już wtedy ma się to taką dojrzałość. No to jest właśnie, trzeba za młodo robić jak najwięcej, trudny repertuar i jak się daje radę, to jest w porządku. Także ja cały czas powtarzam, repertuar jak najwięcej do tego plecaka wkładać, żeby potem... Czy pan Konstanty Wileński podziela tę drogę? Oczywiście, ale ja niedawno rozmawialiśmy, że w ogóle klasyczne wychowanie miałem. I tak samo ćwiczyłem i wkładałem do plecaka, jak powiedział pan profesor, jak najwięcej, bo grałem tam gdzieś 6 utworów, które trzeba było grać w programie, a poza tym 20 może utworów było po prostu, sam to chciałem i czytałem nuty. A już wtedy przerabiałem trochę, ale nie jazzowo. Jeszcze jazzu nie było, tak? Po prostu takie transkrypcje robiłem ciekawe. Tak. No i to oczywiście, właśnie to jest bardzo dobry kierunek. I w tym wieku najwięcej. Tak. Jeszcze wrócę do Kamili. No, czy miałeś takie chwile zwątpienia? Usłyszałeś jakiś utwór i powiedziałeś, nie dam rady, jeszcze nie dam rady. Czy... Są takie chwile i to dość często. Ale mimo wszystko zwalczam te myśli i sięga po te utwory, żeby jednak przezwyciężyć się. Pomyśleć, że głupie było myślenie, to moje poprzednie. Tak. Nie, ale to jest ważne, to wspomniał całej mojej klasie, to zresztą z Kamilą wczoraj rozmawiałem, że oni wszyscy się lubią, są bardzo zdolni i jakby się wzajemnie nakręcają na ćwiczenie. I słuchając się wzajemnie,
no wszyscy robią postępy, naprawdę. Czyli nawet mimo pandemii mają szansę się spotkać i wymienić jakieś poglądy. W szkole się spotykają, bo gdzie mają ćwiczyć, jak nie w szkole. Mają, ty masz u siebie w Warszawie fortepian też, prawda? W domu jeszcze nie. Jeszcze nie, ale jeszcze będziesz miała. Tak. Tak, bo dostałeś stypendium. Tak. Tak. Janusz, a czy ty robisz coś takiego, co robił twój profesor legendarny Zbigniew Drzewiecki, że jego studenci spotykali się razem z nim i każdy grał swoje utwory? Znaczy dzisiaj nawet przed audycją spotkaliśmy się z moim Mikołajem z Islandii i Mikołaj grał dla Kamili. Sobie wyobraź, że tak się zdenerwował, przy mnie już się nie denerwuje, swoją koleżankę zobaczył słuchającą, która się tak speszył, że zagrał poniżej swojej możliwości. Kamila zaczęła grać i to samo. Zagrała dużo lepiej teraz w radiu niż przed swoim kolegą. Ale to ciekawe, że nie peszy ich bardziej wielki autorytet, jakim jest profesor, tylko bardziej kolega, koleżanka. Ja ich jeszcze peszę troszkę, ale mnie się, jak się orientują i to bardzo szybko, że nie ma się czego bać, to bardziej ich koledzy peszą, ale nie peszy ich publiczność, co jest najważniejsze. Bo takie granie dla dwóch, trzech osób i jeszcze kolegów, no to zawsze jest jakiś element, nawet nie rywalizacji, bo oni właśnie, to jest, że się lubią, to jest ważne, czas spędzają poza uczelnią też na jakiś... Myślę, że jakiś... to jest spowodowane tym, że jeśli jest rówieśnik i rówieśnik ci da jakieś właśnie uwagi, to jakoś może człowiek, znaczy ja bym też inaczej to odebrała, niż by profesor mi powiedział. Tak? Tak. Jakby wtedy... To ucz się Mikołaja. Wtedy czuję się też trochę, czy myślę, że wszyscy czujemy się wtedy tacy, że ktoś, ten rówieśnik się wyróżnia, mówiąc jakieś uwagi. Myślę, że to tak on jest. No i też zamierzam, żeby jak najwięcej ze sobą grali w duetach, na fortepiany. Są takie różne plany. A poza tym też zapraszam do Radziejowic. To jeszcze będziemy na pewno o tym mówić, bo Kamila i Jasiek Zieliński będą mieli po pół recitalu. Którego? 29 czerwca. 29 czerwca. No i na pewno teraz odwiedzą nasze studio festiwalowe. Poproszę cię, żebyś zagrała jeszcze Mendelsona. Ja strasznie lubię te etiudy, ja to grałem w podstawówce, ty to grasz tak jak... Jak w podstawówce? Chorowic Moszkowskiego odkrył etiudy, które są nie do poznania w jego wykonaniu, a które gra się w szkołach średnich i to są inne utwory. Ta etiuda w wykonaniu Kamili też jest innym utworem niż ja nawet to grałem. Tak. Karkołomna. I to właśnie nieprawda, bo to są takie utwory, które są bardzo efektowne, bardzo fajnie. No, żeby tak zagrać, to jest to bardzo trudne, ale to jest tak świetnie napisane, że to się przyjemnie gra i publiczność to uwielbia. Tak zwany utwór bisowy, tak. Bisowy utwór z tym zakończeniem takim. Że... Niespodziewany. Jerzyku, ty lubisz takie draczne wykonania, prawda? Jerzyku, ja słyszę echo od ciebie, nie wiem, słuchawki masz odłożone na bok, czy... Nie, ja mam telefon przy uchu. A ja ciebie dobrze słyszę, bo pan prezes ma słuchawki na... Bo ja słyszę to, co słyszą słuchacze i dlatego właśnie... A, właśnie. Mhm.
Słuchaj, tak, to wspaniały ten utwór właśnie bisowy. Ty wspomniałeś Chorowica, jego Iskierki Moszkowskiego, tak? Etensel. Etensel, tak. Chorowic również wykonywał to Łatwiudę. Jest nawet nagranie. Naprawdę? Na dokładnie, tak. No to mnie zaskoczyłeś, nie wiedziałem. I pewnie dlatego się tego nauczyłeś. I Kamila postanowiła zagrać to lepiej niż Chorowic. I niewykluczone, że ćwiczył Chorowic u dziadka naszego gościa. Konstantego Wieleńskiego. Teraz rozumiem te grepsy, które tam robisz, to wzięłaś od Chorowica. To masz wyobraźnię, ale sobie wyobrażam już teraz. Tak. To już wiem, czym to pachniało. Tak. Profesor przejrzał. No, nie trzeba było mówić. Tak. Nie trzeba było się przyznawać. Tak. Słuchaj, jak brać, to od najlepszych. Tak jest. No dlatego Kamila jest u profesora Olejniczaka. Tak się szczęśliwie złożyło, że mam przyjemność uczyć utalentowane dzieci. A ja mam przyjemność uczyć się u pana profesora. No i tak sobie możemy. Ale słodko się zrobiło. Idylla maleńka taka. No dobrze. Zacząłeś o dziadku mówić. Rzeczywiście, tak, bo dziadek... No bo dziadek Chorowic został wymieniony, zresztą dosyć często jest wymieniany w tejże audycji. A ja wiem, że z biografii naszego gościa Konstantego Wileńskiego, że dziadek Ilia chyba miał na imię, tak. Prawda? Był dyrektorem Filharmonii Kijowskiej. Tak jest. No i jako jedyny posiadał w domu u siebie, czy w domu, czy w biurze, nie wiem. Czy nie, w domu. W domu prywatne, posiadał wielki koncertowy fortepian i często przychodzili goście. Jacy? Henryk Niehaus. Władimir Chorowic. Wspomniany. Izadora Duncan tanczyła. Na fortepianie. W domu. No, na fortepianie. No, nie słyszałem od dziadka, ale tanczyła. No. No, wielu innych. Był taki Barer, pianista. Też. Słynny pianista. No, nie oczekiwałem, że pan... No, super. No, bardzo, bardzo miło to. Ciekawe. Mało kto znał, to... Może dla Kamili będzie to ciekawe. Wyobrażasz, że jak grałem podczas Akademii Muzycznej, znaczy na tym Steinwayu, na którym Chorowiec ćwiczył i grał. Jakie było czucie? Niesamowite. To razy piękniej te się te same grało. Klawisze. Boże. Ostatnio jak grałem w Moskwie, to rzeczywiście to robi wrażenie w konserwatorium. Jak ze sceny widziałem portret Chorowica, to. Ale muszę przyznać, że rozczuliło mnie i rzeczywiście bardzo wzruszyło to, że na jednym z czołowych miejsc wisi portret Paderewskiego. W Moskwie, w konserwatorium, tak? W konserwatorium moskiewskim jest bardzo, bardzo czczone i poważone. No i to samo jest tam, gdzie Kamila będzie grała, czyli w Carnegie Hall, bo to też robi wrażenie. No więc ja już grałem, a nasz pamiętasz, młody wiolonczelista fantastyczny, Zduńik. Jak ma na imię Zduńik? Michał. Marcin. Profesor Marcin. Profesor Marcin Zduń powiedział karny i hola. Szału nie ma. Sala jak sala, no. Także... Dlatego ja moim młodym studentom, nie tylko moim, ale dużo opowiadam też z historii, bo musi historia mieć ciągłość, nie można... Ale to jest bardzo ciekawe i my tym też się inspirujemy też. Tak, na YouTubie ich życie youtubskie zaczyna się na początku XXI wieku. Jakby wcześniej ludzie nie umieli grać. Naprawdę. Mm-hmm. Także czasami warto posłuchać, że nie tylko Lang gra szybko, ale grali kiedyś i szybko, i dużo piękniej. Mm-hmm. Tak, powiedziałeś, ale... Jakie jest twoje powiedzenie, że tak się teraz nie gra, bo się nie umie. Bo się nie umie. Proszę państwa, kończymy naszą pierwszą część, co słychać. Janusz Olejniczak, Jerzy Kisielewski, Tadeusz Derkiewicz i nasi goście. Spotykamy się z tymi samymi gośćmi już za parę minut po serwisie informacyjnym.
Co słychać? Janusz Olejniczak, Jerzy Kisielewski. Dobry wieczór jeszcze raz. Witamy po przerwie. Pozdrawiamy pana Jerzego Maksymiuka, bo ten ragtime grany tak brawurowo przez Jerzego Maksymiuka. Słynny duet fortepianowy, tak, Jerzy Maksymiuk, Janusz Olejniczak towarzyszy nam zawsze w tych audycjach. Niedługo trzy lata. Ale za X nabiliśmy panu Maksymiukowi, no proszę. Ale on nie dba o te rzeczy. Właśnie. Prawdziwy artysta. A w naszym studiu w dalszym ciągu jest nasza znakomita pianistka, młodziusieńka pianistka Kamila Sacharzewska. No i dobry wieczór. Nieco starszy pan Konstanty Wileński. Który obiecał, że też zagra na żywo, nie tylko będziemy prezentować nagrania, ale... Ale obiecał, zanim usłyszał Kamilę. Teraz nie wiem, czy podtrzymuje. Podtrzymuje. A ja, jeśli pozwolicie, chciałbym od razu pana zapytać. Pan był wykładowcą w konserwatorium kijowskim. No, a jednak pańską pasją jest jazz. Z Januszem wiele razy wspominaliśmy czasy, kiedy jazz był niemile widziany w konserwatoriach i na wyższych uczelniach. Tak jest, teraz oczywiście. Wszystkie wyższe uczelnie, albo prawie wszystkie mają wydziały. Muzyczne w Polsce mają wydziały, jeśli nie improwizacji, to jazzu. Jak pan sobie radził z tym w Kijowie? Przypominam właśnie jeden taki moment. Znaczy, to był zjazd kompozytorów, kiedy ja już wstąpiłem do Związku Kompozytorów i miał być występ jazzowy. Znaczy, grałem oczywiście wśród swoich kompozycji jeszcze kompozycje takie standardy jazzowe. I jak to uzasadnić? Znaczy, no, nie bardzo wolno było w tym momencie, znaczy to. Ale podszedłem do czołówki naszej, absolutnie normalnych ludzi, którzy mnie powiedzieli, spokojnie, napisz Konstanty Wileński, parafraz na temat taki. I tyle. I grałem, znaczy tam i Gershwina, i tam Monka, i, no, i wielu autorów. Konstanty, powiedz, czy Kapustyn jest bardzo popularny? Popularny, bardzo. No, w tej, w tej chwili się straszna moda w Polsce zrobiła. Tak, nie, oczywiście, bo ta pianistyka, ona oczywiście pianistów tak przyciąga. No i dlaczego by nie? No, trzeba też jego utwory grać, bo to dużo daje do rozwoju. Mam śmieszną historię. Jedna z moich też ukochanych studentek, Małgosia Godek, zdawała przedwczoraj egzamin na kierunek jazzu. Tam, nie pamiętam, to już nie jest na Bednarskiej, tylko mają swoją siedzibę. Na Rakowieckiej. Coś takiego. Tam jest wspaniała nowa sala koncertowa i szkoła muzyczna. I Małgosia opowiada mi, ja pytam Małgosię, jak wyglądał egzamin? Kto był w komisji? No, profesor Jagodziński był, profesor Bartkowski był, profesor Cegielski był. Już mamy trio jazzowe świetne, tak? To Jagoda był i co? No, mówi, najpierw sama grałam i tu mi powiedziała po angielsku, taki standard i taki standard. No to ja mówię, ty mi zagraj, bo te tytuły to mi nic nie mówią. No to mi zagrała. No, a co później było? No, a potem po raz pierwszy zagrałem z sekcją rytmiczną. A kto grał? No, profesor Bartkowski, profesor Cegielski ze mną grali. Czesław tak Mały Bartkowski grał z moją Małgosią. No i potem oczywiście zadzwoniłem do Andrzeja i mówię, jak ta Małgosia wypada? Jaka Małgosia? No, Małgosia dobra. A co? Bo to moja uczennica. Mówi, świetnie. A wie, że Andrzej jest raczej oszczędny w słowach. Więc bardzo, bardzo był... No i nie wiem, czy mogę zdradzać tajemnicę, bo to jest no, naprawdę profesor, bardzo się tym przejmuje, ale dostała się.
Może słyszę teraz to pierwszy raz. Nie, już i powiedziałem. Już, już się dowiedziałam. Już się dowiedziałam. Ale to właśnie bardzo mi się podoba w jazzie, że właśnie to mieszanie pokoleń, że starsi jazzmeni grają z młodymi, jak Michał Urbaniak, świętej pamięci Tomek Stańko, grali z młodymi ludźmi. I na estradzie, na poważnych koncertach i to jest fajne. Co robi Marta Argyrisz w tej chwili? Czy na dwa fortepiany, czy na cztery ręce gra właściwie w każdym kraju z innym młodym, czy starszym pianistą. I to jest bardzo miłe i bardzo... A powiedzcie mi, nasi wspaniali pianiści, czy da się robić równolegle i jedno, i drugie? Da się robić, ale bez powodzenia jedno i drugie. A, no właśnie. Myślę, raczej. Że lepiej się skupić na czymś jednym, a drugie grać... No z jazzem to trochę jak z Chopinem. Albo się to czuje, albo się tego nie czuje. No, nauczyć się tego... Nie da. No nie da. Więc... Co na to pan Konstanty? Właśnie. Nie, absolutnie się zgadzam. No tak to jest. Oczywiście. I dlatego się pan w pewnym momencie skłonił ku jazzowi. Tak, ale to rozmawialiśmy już na ten temat, ale teraz jeszcze raz powiem, że to w ogóle, jak jeszcze byłem studentem akademii, no wtedy konserwatorium, to w ogóle o tym nie myślałem. W ogóle o tym nie myślałem. Ja po prostu zaczynałem trochę improwizować. Może to jeszcze nie był swing. Znaczy, no, ja to myślałem, że to był jazz na początku. To jeszcze nie był tak jazz. Ale zaczynał pan improwizować jednocześnie grając na Akademii Klasyk. Przypomnę, że ja miałem tragiczny taki moment. Ja przeciążyłem ręce. Sobie. Przygotowywałem się do konkursu Praska Wiosna. To jeszcze ostatni rok szkoły muzycznej. Takie specjalne szkoły, którą 11 lat uczyli się. No i profesorowie Akademii Muzycznej, znaczy tam wychowywali tych. Już przygotowywali dla siebie studentów. I na ostatnim roku właśnie to było przygotowanie i jak wariat ćwiczyłem. W ogóle reżim, mój taki rozkład dnia był absolutnie taki niemądry. Mogłem w ogóle nie zjeść tam obiad, a zamiast tego ćwiczyć. No, w nocy też ćwiczyłem, szalik wkładałem między motyczkami i strunami, znaczy i w nocy grałem. Jak zachciało się, to znaczy, żeby nie budzić nikogo, bo nie było wtedy elektronicznych instrumentów, nie było słuchawek tam i tak dalej. To wszystko na akustycznych instrumentach było. No i to był taki skutek był, niestety. No i do Akademii Muzycznej dostałem się już jako kompozytor, dzięki temu, że już komponowałem przedtem. I w ogóle nie grałem. I wiele lat mnie to wybiło w ogóle. Jakie tam konkursy? W ogóle nie mogłem absolutnie grać. I dlatego pomalutku zacząłem grać i improwizować. Bo w improwizacji ja sam czuję. Kiedy moment podchodzi, że ręce trochę ja czuję, że teraz zmęczony, to ja zmieniam fakturę. Ja gram coś lekkiego takiego. Albo w ogóle tam jakiś jeden dźwięk tam. Poza tym, stare powiedzenie jazzmenów, że w jazzie nie ma fałszywych dźwięków. No, oczywiście. Z każdego tego można zrobić walor. Tak jak mojego przyjaciela, który teraz w Niemczech, Leonid Krzyżyk, był taki pianista. Tak, też. Na koncercie, znaczy tam dziewczyna jedna rękę tak na przyciągnięcie. A jak to pan gra? I znaczy żadnej pomyłki nie robi. No jak to? Ja robię pomyłki w każdym takcie. Tylko pani to nie zauważyła. No, pomyłki chciane. I tylko tak to wygląda. No i znaczy wracając do tego, kompozycję. Pomalutku zacząłem od trzeciego roku akademii. Pomału już w dwóch kierunkach szedłem, ale zaczynałem praktycznie, ja grałem bardzo lekkie utwory. No bo tak lekarze mi polecili, bo może wrócić to. I dopiero po akademii do takiego... do kondycji tamtej wróciłem. Także i dlatego zaczynałem od tak jazz i też po akademii to zaczęło mi wciągać. I kiedyś wystąpiłem na takim koncercie
z kontrabasistą, z perkusistą i tak po prostu w ogóle nic nie myślałem o tym. To, no, wybraliśmy taki utworek, żeby dla zabawy tam zagrać swing. No i wszyscy przyjaciele zaczęli mówić, no słuchaj, musisz tym się zajmować, to bardzo ciekawe. No i to jakoś tak poszło. I sam nie oczekiwałem, że w ogóle do tego no może posłuchałem, bo chyba Lot Czmiela był wybrany jako pierwszy utwór, prawda? No tak, tak. Jeszcze to jest taki, nie na żywo, tylko z tak, płyty. To jest klasyczny utwór, ale... Trochę ale można usłyszeć tam... Można usłyszeć, tej niesprawności nie słychać. Tak, w tych gamach, ale to nagranie już, Boże, to już tyle lat, bo to były lata, kiedy przygrałem ręce, to był 68 rok. No, to już czyli gdzieś to pod koniec mówi, lat 70. to już było to okej. To się mówi wszystko. U nas, że sforsował pan rękę. To słuchamy Lotu Czmiela. Tak, tak. Proszę bardzo. Tak, Szkoła Konserwatorium Kijowskiego. Tak się gra ze sforsowanymi rękami. No właśnie. To znaczy, ja myślę, że pan tym Lotem Czmiela tak sforsował te ręce. Nie, wtedy w ogóle tego pomysłu, oj nie. Bo to 99 rok, nagranie. Oczywiście, to wiele lat już po tej historii. Ale mówię, ta historia po prostu wybiła mi, to bardzo ważny właśnie ten okres, kiedy trzeba właśnie na te konkursy i sobie plankę cały czas wyżej. To jest piękny okres. To ale nie ma się żadnego jakiegoś sygnału ostrzegawczego? Słuchaj, odpocznij, bo sobie sforsujesz rękę, czy nie, teraz normalnie jest nie. Jakiś odruch obronny ja organizmu. Sobie nigdy nie sforsowałem. No właśnie. Teraz nie. Zawsze mi organizm mówił, Janusz, przestań. Nie graj. No, tak. Bardzo słuchałem swojego organizmu. Kamila, sforsowałaś kiedyś rękę? Nie, jeszcze nie miałam okazji na szczęście. No i dobrze. No oby nie. Może, a jeszcze nie. Pytanie do pana Konstantego Wileńskiego. My wiele razy wspominaliśmy te czasy, kiedy ktoś wracał z zachodu, przywoził płyty, które były potem zdzierane, bo były tyle razy słuchane. Brubeck, Ellington i tak dalej. Tak. Jak z tym było w Kijowie? Jak było z dostępnością? Ale dokładnie tak samo. Dokładnie. Czy radio? Czy słuchaliście Willisa Conovera i Głosy Ameryki? Znaczy oczywiście, ja z takim skrzypem, jakimś szumem tam oczywiście słuchałem radio, które głuszyli, ale słuchałem tam i już Oscar Peterson tam przez ten szum jakoś moje ucho. Ale to jeszcze było przedtem, ja w ogóle nie myślałem wtedy o jazzu, bo to było gdzieś były lata 60. Ale to gdzieś już podobało się mi to wtedy. A później było tak, że na przykład uczniowie, studenci przywożą za granicę nutki, nagranie. I jakoś tak było, nie trzeba było mnie specjalnie coś robić, bo wszystko przeze mnie przychodziło, bo przychodzili do mnie z tymi nutami, z tymi płytami, dawali mi te płyty, jeszcze winylowe te płyty i znaczy nutki
i próbowałem ich i grać, grałem z uczniami, ze studentami. Także w taki sposób to wszystko toczyło się tak. Ja grałem kilkakrotnie, kilka razy w Filharmonii w Kijowie z tamtejszą orkiestrą. Akustyka, ale publiczność fantastyczna. Publiczność fantastyczna. Także co ja tam grałem poza Chopinem? Grałem chyba też koncert Góreckiego na jednym koncercie. Grałem chyba z nimi też Ravela. Kiedyś też koncert G-dur. Bardzo, bardzo miło to wspominam. Kiedyś byliśmy też całą grupą z Michałem Urbaniakiem. Co muszę powiedzieć, że to pomieszczenie, co to, to właśnie tam dziadek był dyrektorem. Tego. Tylko w tamte czasy, kiedy w 22 roku, znaczy nacjonalizacja, znaczy to było zebranie kupców, to pomieszczenie, wcześniej, przed rewolucją. I nazywało się to nie od razu Filharmonia, później to. A czyli to nie było budowane jako sala koncertowa? Nie była zbudowana, to był dom kupców, zebranie kupców. Ze znakomitą akustyką. I znaczy nazywało się to, zaraz przetłumaczę z rosyjskiego, proletarski dom iskustw. To znaczy proletariacki dom sztuki. O tak to było. No to pomieszczenie sztuka, właśnie. Sztuka musiała być proletariacka. Pierwsze lata, tak. Nie mogła być kapitalistyczna. No. Bo tam te pierwsze lata, to tam oczywiście taki Majakowski przyjeżdżał, znaczy tam czytał wiersze. No, trochę tematyka była taka. Już później tam był Chorowiec, bo Chorowiec w 24 roku. Dziadek jemu załatwił koncert w Filharmonii i jego szeroka publiczność poznała, bo jego w takim wąskim kręgu oczywiście znali muzycy, ale tak, żeby szeroka publiczność to było po występie Filharmonii. To były takie czasy, że trzeba było zdobywać miasto za miastem, tak jak trochę jak na wojnie. Zdobyłem Kijów, potem zdobędę Lwów, potem zdobędę Kraków, potem Warszawę, Berlin, Paryż po kolei, bo to tak automatycznie nie szło. Można było osiągnąć sukces w Berlinie, mieć klapę w Paryżu, także to była ciężka praca, mnóstwo koncertów, no i repertuar, jaki wtedy pianiści grali. Siedzieli powiedzmy w Kijowie przez miesiąc, w ciągu miesiąca dawali powiedzmy 10 recitali z kompletnie różnymi programami. To były takie czasy tych wielkich kiedyś pianistów. Nie wiem, jak tu było, ja słyszałem od kilku rosyjskich pianistów, że bywało tak, że oni te swoje studia muzyczne musieli odpracować ciężko, jeżdżąc po różnych miejscach i za niewielką garzę, ale musieli odpracować w salach koncertowych, stąd no, tak dużo było i tak popularne i tak pełne sale. No, sam Wadim opowiadał, gdzie on nie grał. Rzeczywiście był wysyłany w najdalsze zakątki. Za Kaukaz gdzieś tam. Gdzieś, tak. Daleka Syberia. Także był przygotowany zawsze Wadim do grania w każdych warunkach. Jemu jakaś zimna sala nieogrzewana w ogóle nie... Co to jest, jak jest 14 stopni, żeby nie zagrać koncertu, to ciepło. A właściwie to przy 14 stopniach się odwołuje koncerty, to nie ma takiej możliwości, żeby zagrać. No wiem, że ćwiczą w rękawiczkach z obciętymi końcami palców. Jak Wadim ćwiczył, to opowiadał w jakich warunkach i gdzie. A mnie przypomniała to taką ciekawą, prawdziwą w historii życie, bo to przyjaciele opowiadali. W związku właśnie z Syberią, znaczy wtedy to przez tydzień ten pociąg, znaczy tam z Moskwy do Syberii jechał i znaczy pianista miał tam pojechać i zagrać. Znaczy przyjechał taki pianista, bo to był przyjaciel tego przyjaciela, co mi opowiadał. I jego spotyka administrator tam i mówi, znaczy ten pociąg dopiero za dwa dni będzie, znaczy z powrotem. Może pan od razu pojedzie, bo trzy widza kupili bilety na pański koncert.
Znaczy, może odwołamy ten koncert. On mówi, no jak to, 3 osoby, ja jechałem tutaj tak daleko, znaczy ja muszę grać, no jak to? Ja zagram dla tych 3 osób. Znaczy, i on zaczął grać, zagrał pierwszy utwór, skończył, cisza. Odwraca się na widownię, nikogo nie ma. Wyszli te 3 osoby. Znaczy, na początku były oczywiście, tak. I co ta osoba, znaczy oczywiście pianista był wiadomo jaki teraz, ale miał poczucie humoru i mówi, przez całe życie mnie męczy taki moment, od którego momentu ja grałem sam dla siebie. Dla siebie. Tak, myślałem, i to prawdziwa historia. Musiałem tak grać, bo po moim występie była tak. Taka cisza. Taka cisza. Jakby nikogo nie było. Dokładnie. Dokładnie. A kiedy zaczęła się sprawa kompozycji? Ale to było od dzieciństwa. Mhm. Pamiętam nawet, znaczy nie pamiętam, żeby to odtworzyć, ale pamiętam, że był taki utworek, kiedy miałem tam gdzieś w ogóle 6 lat chyba i nazywał się Deszczyk. Mhm. I coś było tam, znaczy w takiej skali górnej. Pamiętasz? No ja właśnie mówię, że nie pamiętam kompletnie, ale pamiętam, że deszczyk, że było taki. I coś było tam, znaczy w tej skali wysokiej. Tam cim, kropelki, takie coś. Toś było. Już to tak zaczynały się tak, małe takie utworki. No tak, ale potem były studia, czy tylko konsultacje takie? Bo wiem, że pan konsultował się z Rodionem Szczedrinem, ale to było z Aranem Haczatorianem. Nie, to było po studiach już. A to już było po studiach. To było tak? Po studiach, tak. Ale tak, studia kompozytorskie, czy studia pianistyczne? Studia kompozytorskie, tak. Kompozytorskie. No bo zaczynałem jako kompozytor, a od 3 roku już na 2 kierunki. Mhm. Czyli co, musiałeś napisać fugę, czy tam takie rzeczy pisałeś? No, oczywiście, piosenka. Tak, jako kompozytor, oczywiście wszystkie te przedmioty, tak, tak. No i w 1973 roku, to byłem na 4. roku, stulecie Rachmaninowa było i skomponowałem, znaczy wariacje na temat Rachmaninowa, na temat Gismol Preludium, a niedawno, no może nie tak niedawno, ale zrobiłem 2. redakcję tego, a całkiem niedawno płyta była nagrana, znaczy z tą 2. redakcją, i oczywiście ona też przyniosłem tutaj wariacji na tematy Rachmaninowa. Dlaczego? Bo mamy w 23 roku 150-lecie. A to wybraliśmy, żeby posłuchać? Nie wybieraliśmy. A co wybraliśmy? Bo... A my wybraliśmy Bacha, chyba możemy? Wariacji na no ale może Bacha. Mamy tego Rachmaninowa. No. A można jeśli kawałek, mamy pod ręką, bo, poszukajcie bo tam. Jest, a jak coś jest pod palcem, to... Jeżeli to jest solo. Płyta nazywa się solo i można Rachmanin, znaczy, i zrobiłem to w taki sposób, że idzie Rachmaninow, później moje wariacje, ale takie bliskie do faktury i do stylu Rachmaninowa i pomalutku to od Rachmaninowa idzie już w stronę takiej współczesnej muzyki. I to na tej muzyki. Płycie solo jest nazwa wariacje, tak? Tak, no to może znajdziemy. Wariacje na temat Rachmaninowa. Tak, znajdziemy, mamy no bardzo... No to dobrze, tak spontaniczne to jakoś tak, wiesz, to posłuchamy.
wariacje Konstantego Wileńskiego na temat. No i muszę powiedzieć, że koncertowe nagranie. Tak, tak. Ja nie słyszałem ani jednej fałszywej nuty. A były? No, ja trochę wiem, gdzie tak? Tam trochę. Tak, tak. Ja to wydawało mi się bardzo trudne i bardzo precyzyjnie zagrane. Dziękuję, miło. To. Ja chciałabym zadać pytanie. Czy z perspektywy czasu zmieniłby pan coś w tej kompozycji? No, teraz nie to wiem. To już jest druga redakcja. Bo to jest druga redakcja właśnie. Mhm. I to zmieniłem jakieś tam 12 lat temu. Mhm. A nagranie to było tak niedawno stosunkowo. A gdzie to było grane? O Boże, to było w Szwecji. To było w Szwecji. O Boże, to jak to? W Szwecji. Nie, zapomniałem to miasto. Był festiwal Peter Jabłoński. A. Pół Polak, pół Szwed. Tak, tak, tak. Tak, świetny pianista. To, no i, dwóch, bracia są. I tak, tak, ale ten Peter to jest tak. Znakomity. Tak, tak. Chociaż ten pianist też i był tutaj w Polsce też, ten no, młodszy tak, tak, tak. Brat. W ogóle rodzina znakomita, ojciec też muzyk, także. Zresztą do któregoś z tych Jabłońskich, nie pamiętam, do którego Wojciech Killer napisał swój koncert pierwszy. Właśnie no, był pierwszym to wykonawcą. Peter grał, tak, Peter oczywiście, grał, tak. To Peter grał, tak. I to słyszałem, jak on grał w telewizji. To jakiś tam 90 jakiś rok. Tak. Zbliżamy to się już. Warszawska jesień była. Tak, tak. Do końca ja chciałbym bardzo jeszcze usłyszeć przy właśnie. Naszym fortepianie, przy naszego gościa. Konstantego i chciałbym, żeby dzisiaj wybrzmiała też piosenka francuska, bo dawno i nie było. I wybrzmi przygotowana, francuska. Widzę. Taki mamy zwyczaj. No to proszę bardzo, żeby... jeżeli nie francuską, to mogę zagrać francuską. To może nie zagrać Autumn Leaves. Mamy przygotowaną piosenkę na koniec, a teraz prosimy do fortepianu. A co mówiłeś, Jerzyku? Tak. To jeszcze słowo do Janusza, bo Janusz myślał o jednej z piosenek Gilberta Beco. Ale, no i dobrze, ale gdzieś się zagubiła. Będzie i mamy przygotowaną, mamy Natalii. Mamy Natalii, tak. Ale znalazłem dla ciebie inną, mianowicie Le Pianiste de Varsovie. Tak. A no właśnie, tak. Tak zaszło o francuskiej piosence, no to proszę bardzo, bo to jest ciekawe, ja lubię taką spontaniczność. Taką. To ty zagraj, a potem no, będą śpiewać. Kosma, oh, tak. Thank you.
Cholera. Brawo. To jest niebywałe, bo takie granie mnie wzrusza. Nawet w jazzie. No, mnie też. Wiesz, mnie to, też tak. Jestem naprawdę poruszony. Mhm. Nie, tylko ja chciałem, żeby nasz gość odpowiadał i nie odchodził od fortepianu. Jesień list Kosma. Tak, tak. Fejmort. Fejmort. Żeby jeszcze zagrałem. Tak, aha, oczywiście. Ale. Dobrze. No niech będzie blues. Blues. Jerzyku, że cię tutaj nie ma, bo to tam w internecie, że państwa tutaj nie ma, bo to na żywo jest coś niesamowitego. No jak to jest to. Ja się zastanawiałem, jak tu odpowiadać na pytanie, jaką muzykę się woli. No przecież nie można takiego podziału, że lubię tylko to, mówię z punktu widzenia słuchacza nie oczywiście. Nie chcę mówić tej frazy banalnej, jest tylko muzyka zła, dobra jest. Albo muzyka piękna, albo muzyka brzydka. No właśnie. No, tak samo z graniem. Albo się gra pięknie, albo się nie gra pięknie. Proszę państwa, a ja państwu od razu powiem, że udało mi się namówić Konstantego Wileńskiego na to, żeby wystąpił w kwarantannie w Hi-Fi, w związku z czym będą państwo mieli jeszcze okazję usłyszeć z tego studia już cały recital naszego gościa. No dobrze, a jak już minął czasy kwarantanny, to jak to się będzie nazywało? No, to będziemy, zobaczymy, przeniesiemy się może do Agnieszki Osieckiej. Podwieczorek przy mikrofonie. Podwieczorek przy mikrofonie, właśnie. A ja myślałem o tym, żeby coś takiego reanimować w tym stylu, troszkę nowocześniej, ale w tym stylu. Może być starsi panowie. To też już było. To też już było. Ale ja muszę, wiesz, jam session. A propos starszych panów, wiesz, ile starsi panowie mieli lat, jak byli starszymi panami? To właśnie wiem. 42, 3 i byli starszymi panami. Dzięki Bogu ten wiek się przesunął. Przesunął, tak. Także umówmy się, że jesteśmy w średnim wieku. A starsi panowie są dopiero przed nami. Tym bardziej, że oni mając 40 wyglądali znacznie poważniej. Tak, to dużo starzej od nas. Tak. Ja bardzo ciekawą notkę znalazłem, informację słowa Wadima Brodzkiego, który po wykonaniu przez pana fantazji swojej na tematy Gershwina powiedział: wspaniała, stylizowana orkiestracja, doskonale dopasowane fragmenty różnych utworów, pięknie brzmiący fortepian. Wydawało się, że autorem kompozycji, solistą nie był Konstanty Wileński, ale sam Gershwin.
No to Wadim Brodski, nasz przyjaciel i gość tu niegdyś. Wadim, który zakochany w Beatlesach do tej pory. Zresztą też podobne losy, że z Ukrainy przysiadł się w Polsce. Bogu dzięki. Potem wprawdzie do Włoch pojechał na dłużej uczyć i występować, no ale jest. A jak współpraca panu z Wadimem Brodskim? Bo jeśli pamiętam, wydaliście płytę. Tak, oczywiście. Dwie płyty mamy wspólne. No w ogóle z Wadimem to my uczyliśmy się w tej szkole, o której wspominałem już. Ta specjalna szkoła, która 11 lat z profesorami z Akademii Muzycznej, z konserwatorium wtedy. Uczyliśmy się razem w tej szkole, a później w akademii w tej samej. Także powiem więcej. W wojsku służyliśmy razem. A graliście w szachy? Możemy sobie wyobrazić, to musiało być dość ciekawe. Dwóch takich artystów w wojsku, to musiało rzeczywiście wyglądać tak. Nie, ale w zespole muzycznym, wojskowym, oczywiście, tak, tak. Pamiętam, że Wadim mnie skompromitował, kiedyś jechaliśmy razem w wagonie sypialnym i zapróbowałem mu grę w szachy. No trwało to rzeczywiście 30 sekund chyba. No jest taki system, który znam już w tej chwili też trzema posunięciami do mata. Myślałem wręcz, że wręcz przeciwnie, nie, że to nie. Trwało tyle, że wystarczyło na kolej transsyberyjską. To jest zresztą wspaniały widok w Kijowie, jak w parku na takich kamiennych szachownicach grają starsi panowie. Tak, 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 tak. Mhm. Oczywiście, taka tradycja. Tak. I we Lwowie, tam w centrum miasta, i w Kijowie, tak, tak, tak. A rzeczywiście, we Lwowie widziałem, w Kijowie nie widziałem, we Lwowie widziałem, tak. Panie Konstanty, pan uczy tu u nas w Polsce, w Kielcach, tak? Ma pan swoją klasę? Tak, szkoła muzyczna i Uniwersytet Dział Muzyczny. A czy to są zajęcia jazzowe właśnie? Czy kompozycja, czy... Tak, to jest właśnie improwizacja. Improwizacja. Improwizacja, tak. Zaraz, no. Bo ten festiwal pianistów jazzowych jest w Kaliszu chyba, prawda? W Kaliszu. W Kaliszu, tak. Nie, w Kielcach nie ma. W Kielcach nie ma. Bo nie mamy działu jazzowego tam w szkole. Nie mamy. Znaczy po prostu chętni, które do improwizacji. I to jest bardzo ważne, bo improwizacja dużo daje w ogóle do grania. Granie utworów klasycznych z nutek. Dużo daje, bo w razie czego można sobie się ratować. Korzystać z tego koła ratunkowego. Z koła ratunkowego. Całkiem niedawno na tym forum pianistycznym, jak robiłem wykłady, to miałem taki przykład. Chorowiec gra w preludium G-moll Rachmaninowa. Tam tredam, pom, pom, tum, 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 i końcówka tam, ta, wiecie jak tam, no i później jedna nutka, tak? I widocznie w tym momencie, no bo to na bis Chorowiec grał i może nie poćwiczył bezpośrednio w tym dniu czy dzień wcześniej te preludium, a to było spontanicznie tak zagrał. I widocznie dokładnie nie pamiętał tej końcówki właśnie w tym preludium G-moll. I on zagrał po prostu arpeggio G-moll, a później dwie nutki. Pum, pum. G. I to nagranie w YouTubie, w internecie. Proszę bardzo, można znaleźć. Proszę Państwa, kończymy już dzisiejszą audycję Co Słychać. Naszymi gośćmi byli znakomici młodzi i trochę starsi pianiści. Kamila Sacharzewska, właśnie. Chciałem powiedzieć Sacharzewska. Kamila Sacharzewska i Konstanty Wileński, Janusz Olejniczak, Tadeusz Deszkiewicz, a tam na tyle Mazur, Jerzy Kisielewski. I co, kończymy? I króciutkie tylko pytanie do Kamili. Czy dla rozgrzania dłoni jakieś bugi-ługi czasem robimy, czy nie? Na pasażach i gamach. Bugi-ługi na pasażach i gamach. To co? No, to dobra. Piosenka francuska. Piosenka francuska Natalii, bo tam też jest Le Place Rouge, ale także Plain d'Ukraine w tekście. Ja nie wiem, czy to jest w tej, czy w tej drugiej. Która... W tej. Tak, w tej.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Il voulait tout savoir. Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On en a tout mélangé et l'on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et l'on a dansé.